ludzie jeden drugiemu na tyle, ile może, próbuje pomóc. No bo wiadomo, no nie zostawi się człowieka bez pomocy, bo to by było trochę nie po ludzku. To jest raport specjalny o sytuacji na południu Polski na piątek 20 września 2024 roku na godzinę 16. Joanna Stankiewicz, dzień dobry. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia. Kulminacyjna fala powodziowa przechodzi teraz przez Dolny Śląsk i województwo lubuskie. Władze analizują sytuację między innymi w powiecie żagańskim. We wszystkich gminach, które zostały zalane i zniszczone, ma być wprowadzony stan klęski żywiołowej, zapowiedział na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nowej Soli w województwie lubuskim premier Donald Tusk. Elastycznie bardzo zmieniamy rozporządzenie Rady Ministrów o stanie klęski żywiołowej, tak, jeśli chodzi o kolejne gminy i powiaty, w zależności od konkretnej sytuacji. No między innymi już o tym wniosku informowałem wczoraj późnym wieczorem. Jest decyzja, aby powiaty bolesławiecki, jaworski, legnicki, złotoryjski wpisać także na listę tych, które są objęte stanem klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej obowiązuje już w kilkunastu powiatach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Czoło fali powodziowej dotarło do brzegu dolnego na Dolnym Śląsku. Poziom wody w Odrze wynosi tam obecnie prawie 9,5 metra. W brzegu dolnym zaczyna brakować agrowłókniny, a wały w Kręsku w rejonie mostów kolejowego i drogowego zaczęły przeciekać. Na miejscu był wysłannik Polskiego Radia Rafał Molenda. Tu w okolicach mostu kolejowego i w okolicach, to jest ważne, stacji wodociągowej i stacji, która dostarcza wodę mieszkańcom, tutaj wały zaczęły przeciekać na odcinku 15 do 20 metrów. Na szczęście bardzo szybka reakcja wszystkich służb. W tym momencie obserwuję to, co się dzieje na wałach. Tam są żołnierze, tam jest wielu policjantów, są harcerze, są też mieszkańcy strażacy. Oni wszyscy umacniają wały, próbują zatamować te przecieki, te przesiąki. Woda, jeżeli przesiąknie i przeleje się na to pole, może zagrażać już później mieszkańcom Kręska i brzegu dolnego. Dlatego walka trwa, no ale wszystko wygląda, w tym momencie wygląda na to, że wszystko jest pod kontrolą. Mieszkańcy miasta pomagają umacniać wały przeciwpowodziowe. Przy pracy wspominają powódź tysiąclecia z 1997 roku. Może jakoś te nasze wały wytrzymają. No przecież w 97 roku, no to tam cały rynek, to wszystko było pozalewane, całe partery, mieszkania parterowe. Widział pan kiedyś takie pospolite ruszenie w mieście? To znaczy, jeżeli jest komuś pomoc potrzebna, to przeważnie ludzie jeden drugiemu na tyle, ile może, próbuje pomóc. No bo wiadomo, no nie zostawi się człowieka bez pomocy, bo to by było trochę nie po ludzku. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia. Na terenach, przez które przeszła powódź, trwa teraz wielkie sprzątanie. Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej i miejscowości najbardziej zniszczonych przez żywioł? W Kotlinie Kłodzkiej i miejscowościach niemal odciętych od świata był nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica. Te potrzeby są jedne podstawowe. Droga, droga, jeszcze raz droga, bo zapasy żywności, wody czy środków higienicznych są tutaj już wystarczające. Powoli nawet zaczyna być ich za dużo. Wszystkie potrzebne produkty gromadzone są i rozdawane mieszkańcom, chociażby w lokalnej stadninie koni i pensjonatach, które z dnia na dzień zamieniły się de facto w centra pomocowe. Wczoraj do Gierałtowa i Bielic dotarło też wojsko. Wolontariuszom i żołnierzom udało się przywieźć agregaty do większości mieszkańców. Mówi Anna Gołgowska-Macałek, koordynująca pomoc w Nowym Gierałtowie. Najważniejszym słowem tej całej tragedii jest po prostu komunikacja. Więc droga, 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 jeszcze raz droga. Zdajemy sobie sprawę, że na razie będzie to droga leśna, ale jakakolwiek droga do przyjazdu aut osobowych jest najlepszym teraz rozwiązaniem na tą chwilę i staramy się skupić, żeby jakąś drogę udrożnić. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Na południu kraju trwa szacowanie strat. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że kraje dotknięte przez powódź będą mogły wykorzystać 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. Do Polski trafi połowa tej kwoty, czyli około 20 miliardów złotych. A informacje na bieżąco o sytuacji powodziowej można znaleźć na stronie internetowej polskieradio24.pl. Joanna Stankiewicz, do usłyszenia. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia.